upiekę dzisiaj doskonałe ciasteczka. Będą to sakiewki z owocami. Do przygotowania ciasta wykorzystam 15 deko masła, 15 deko twarogu tłustego, jedno żółtko, czubatą szklankę mąki oraz szczyptę soli. Będą potrzebne również jabłuszka, ja mam tutaj 4 takie niezbyt duże, kandyzowane owoce, około 5 deko i 5 deko rodzynek, już je zalałam wodą. Wykorzystam także kieliszeczek, to jest likier mandarynkowy, ale można użyć rumu czy też jakiegokolwiek innego alkoholu. Mam tutaj również białko, posmaruję nasze ciasteczka i przyozdobię je również lukrem. Zaczynam od posiekania masła. Oczywiście przygotowuję najpierw ciasto, ponieważ ono powinno schłodzić się przez godzinę w lodówce. Do makutry wsypuję szklankę mąki, dodaję posiekane masło. Odrobinę składniki przemieszam. Dodaję teraz żółtko, szczyptę soli i biały ser. Tak go troszeczkę pokruszę. Wszystkie składniki przemieszam i za moment zacznę wyrabiać ciasto rękoma. Wyrabiam ciasto rękoma, aż uzyska taką jednolitą konsystencję. Ciasto mam już wyrobione, formuję kulę, zawijam folię i chowam na godzinę do lodówki. Przygotuję teraz farsz do jabłek. Odsączone rodzynki przekładam do miseczki, wrzucam kandyzowane kolorowe owoce i wlewam kieliszeczek naszego pysznego likieru. Wszystko przemieszam i odstawiam, żeby owoce przeszły alkoholem. Przygotowuję teraz miseczki jabłkowe. Oczywiście jabłuszka obrałam, przekroiłam na pół i wydrążam gniazda nasienne. Robimy to delikatnie, bo jabłka są dosyć kruche. I tak robię z każdą połówką jabłka. Wszystkie jabłuszka mam już wydrążone. Skropię teraz sokiem z cytryny. I wkładam nasze pyszne owoce do wydrążonych jabłek. I wszystkie jabłuszka mam już przygotowane. Minęła godzina, wyjęłam ciasto z lodówki, wysypałam stolnicę mąką i rozwałkowuję tak na grubość 5-7 mm. Ciasto dzielę na kwadraty, takie żeby zmieściło mi się jabłuszko. Jabłuszko kładę na ciasto i sklejam boki przeciwległe. I kolejne. I ciasteczko mam gotowe. Nasze ciasteczka wyłożyłam na blachę, na papier do pieczenia. Jeszcze teraz przesmaruję białkiem i będę piekła tak około pół godziny w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przy włączonej górnej i dolnej grzałce. Piekę do momentu, jak uzyskają taki złoty kolor. Ciasteczka mam już upieczone, tak jak powiedziałam, trwało to pół godziny, mają przepiękny złoty kolor, pozostawiam do przestygnięcia i przyozdobię lukrem. Ciasteczka
odrobinę przestygły, cudownie pachną. Czas, żeby przyozdobić lukrem. I jeszcze na każde ciastko odrobinę kandyzowanych, kolorowych owoców. Pyszne sakiewki z owocami mam już gotowe. Zobaczcie, jak przepięknie kolorowo wyglądają. Równie doskonale smakują. Polecam na przyjęcia karnawałowe, choć nie tylko. Są uwielbiane zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci. A zatem polecam i życzę smacznego.